Cześć. Każdy szanujący się ogrodnik myślę, że powinien mieć w swoim ogródku jakąś zaniedbaną rabatkę. Tutaj widzicie moją. Oczywiście ktoś tam powie, że cały mój ogródek jest zaniedbany. No ja się mogę z nim również zgodzić, ale to świadczy o tym, że jestem szanującym się właśnie ogrodnikiem. Tutaj mam fasolkę, która sobie słabo radzi. Ja tutaj zasiałem kilka nasionek. No ale nie o tym dzisiaj rzecz, bo rzecz dzisiaj będzie o mięcie. Tutaj mam grządkę, taką mini grządkę mięty pieprzowej, z której pokażę Wam dzisiaj, jak robi się herbatkę. Ta mięta, jak się nią tak troszkę porusza, tak potrzepie, ona wydziela niesamowity aromat, który no, tutaj rozprzestrzenia się po całej mojej działce. Także jest to naprawdę niesamowity efekt. No nic, to tniemy. Tniemy miętę, która posłuży nam do wykorzystania na pyszną herbatkę. Ja zwykle odcinam takie te odstające łodyżki, które wydają się najmłodsze. Podobno taka herbatka jest najlepsza właśnie z tych młodych odrostów. Chociaż ja czasami robię i ze starych i herbatka w aromacie jest identyczna. I przede wszystkim pyszna, o czym przekonacie się, mam nadzieję, robiąc tą herbatkę właśnie takim moim sposobem. Tak to wygląda. Tyle wystarczy, tyle tych łodyżek odciętych wystarczy na powiedzmy 1 litr herbatki w takim dzbanku. No i wystarczy to spakować. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie tak pozbierać i na przykład ususzyć taką miętę, ona posłuży później jeszcze na w dalszym terminie, na przykład na zrobienie herbatki. Można ją również dodać bezpośrednio do wody, ona wtedy woda nabierze aromatu. No ale to już od Was zależy. Ja zrobię, pokażę Wam, jak robię herbatkę moim sposobem. Idę do domu. No, także jestem już w domu. No i pierwszą czynność, którą trzeba wykonać, no to oczywiście należy troszkę opłukać tą miętę. Co prawda moja jest dosyć świeża, popadało również, także te listki nie są jakoś zabrudzone. Generalnie też nie mają czym być zabrudzone, ponieważ moja działka jest z daleka od jakichkolwiek szlaków, na przykład komunikacyjnych. Nie ma tam się co pruszyć, także taka właśnie działkowa mięta jest moim zdaniem najlepsza, bo wiemy skąd ona jest, gdzie sobie urosła, no i tak dalej, i tak dalej. No tutaj to mycie nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów, wystarczy tak pod bieżącą wodą danową opłukać. Ja tego nawet nie tnę, tylko tutaj zaskoczenie wkładam bezpośrednio do czajnika, do takiego czajnika, w którym gotujemy wodę na herbatę. No i tutaj zalewam tą miętę wodą w tym czajniku. No i będę gotował podobnie jak gotuje się wodę na herbatę. Niczym to nie będzie się różnić. Doprowadzę do wrzenia po prostu. O wrzeniu będzie mi sygnalizował gwizdek. No i właściwie to jest wszystko. Potem jeszcze oczywiście kilka czynności, ale to jeszcze zobaczycie w kolejnym tutaj ujęciu. No nic, daję na palnik i będę gotował tak długo, aż się po prostu zagotuje, a w tym czasie przygotuję sobie tutaj kolejne przedmioty, które będą mi potrzebne do wykonania mojej pysznej ziołowej, miętowej herbaty. Ok, woda już się zagotowała. Ja muszę jeszcze tutaj otworzyć. Otworzyłem już, jak widzicie, gwizdek i jeszcze to wieczko sobie otworzę. Zmniejszę ogień, ten płomień na palniku i zostawię na około 10 minut. Niech ta herbatka jeszcze tak się troszkę wygotuje na takim małym płomieniu. No ona wtedy nabierze jeszcze większego aromatu. Co prawda już w tej chwili Wy tego nie czujecie, ale w całej kuchni rozprzestrzenia się piękny aromat herbaty miętowej, co na pewno jest
niesamowitym uczuciem. Tak to wygląda w środeczku, taka gotująca się mięta, no słabo generalnie widać, ale teraz może troszkę lepiej. Ona teraz sobie wydziela po prostu ten aromat, który no tutaj będzie poprawiał znacząco smak tej herbaty. No i już jest po tym zabiegu. Wystarczy teraz już tylko wyłączyć. Minęło 10 minut oczywiście i wystarczy wyłączyć tutaj gaz. No i tutaj jak widzicie, ja lubię bardzo słodką właśnie taką herbatę miętową. Dlatego wrzucę sobie do tego dzbanka 8 łyżeczek, takich małych łyżeczek cukru, co poprawi znacząco smak tej herbaty. Oczywiście w moim odczuciu, bo wy może lubicie taką zwyczajną, naturalną, bez cukru, albo można tam sobie nawet dodać cytryny. No i generalnie wiele jest sposobów, ale ja najbardziej lubię właśnie taką herbatę z cukrem. Ona mi wtedy najbardziej smakuje. No i co? Wystarczy teraz tylko jeszcze zalać ten dzbaneczek tą właśnie herbatką, która tam się zrobiła. Fajnie to się wlewa, potem fajnie tą miętę się usuwa z tego czajnika, bo ona jest taka już taka delikatnie chłodna, także wystarczy to wyjąć. Nie ma tam żadnego osadu, nic nie pozostaje, żaden brud. Czajnik jest tak jakby umyty, czysty. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jeśli ktoś nie chce w czajniku, może sobie zrobić w jakimś garnuszku, czy tam jeszcze w jakiś inny sposób. No i tutaj próbuję Wam pokazać, jak to wygląda. No taki właśnie... Takie pozostałości, ale to jest bardzo prosto można to usunąć. No i co? No jeszcze trzeba wymieszać oczywiście, żeby ten cukier tam nam nie pozostał na dnie. 8 łyżeczek cukru, dosyć długo to się miesza, no ale za chwilkę będzie gotowe. No dobra, wystarczy już chyba tego mieszania. Już będzie ok. Także no teraz przeleję tą herbatkę do mojej filiżanki, którą wcześniej przygotowałem i zobaczycie, jaki ta herbatka ma przepiękny taki zielonkawo-żółty kolor. Taki prawdziwy. Naprawdę nie ma to porównania, jakbyście sobie zrobili herbatę z torebki, taką gdzieś zakupioną. Naprawdę aromat tej herbatki jest niesamowity. Zapach, smak i tak dalej. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Smacznego i na zdrowie przede wszystkim, bo ta herbatka jest bardzo zdrowa. Cześć!